Mieliśmy kilka przykładów w gazecie takich ładnych twarzy, że one nas, te kobiety, nauczą ładnie mówić po polsku, pisać ładnie, no ale no może raczej mówić, bo to jest bardziej praktyczne i ludzie chcą ładnie mówić po polsku, jeśli w ogóle chcą, bo raczej jeżeli chodzi o bazar, to na bazarze, aby się dogadać i żeby zareklamować ładną polszczyznę, to trzeba dużo się napracować. O tym wiedzą świadkowie Jehowy, którzy tutaj głosili już od roku 1905, proszę Państwa, Słowo Boże. No ale ponieważ rzekome chrześcijaństwo jest tutaj, jak mówią, całe 2000 lat, no to przecież po co ci świadkowie Jehowy tutaj potrzebni? Głosili, a nikt tak naprawdę nie chciał wiedzieć, co oni tam mamroczą, co oni tam gadają, co oni tam mówią i trzask, prask drzwiami. Nikt nigdy nie chciał słuchać. Ale Biblia mówi, czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory. Poznają, że prorok był wśród nich. I oczywiście po czasie, długim czasie, potem sobie przypominają, a byli tutaj tacy, ale o czym rozmawiali, co oni mówili, co on mówił, ten świadek Jehowy, co mówiła ta Jehówka. No bo chcą przeżyć ciężkie czasy. Kataklizm się zbliża. Zresztą kataklizm to zawsze znienacka, prawda? Nikt nigdy nie wiedział, że to jakieś nieszczęście przyjdzie, ale wiecie Państwo, zapowiadają na rok 2017 i Jackowski wizjoner i inni. No to więc ludzie wspominają sobie dobre czasy, kiedy to byli, żyli. No, nie umarli, tylko wyprowadzili się do Angloameryki, Białystok, Świadkowie Jehowy, ale co oni tutaj mówili? Co oni tutaj mówili w Polsce? A no byli u siebie, bo po prostu się przeprowadzili, a można mieszkać tam, gdzie się chce, prawda? No, nie są to cyganie, nie, bo jeżeli czytają Pismo Święte i coś tam mówili z Pisma Świętego, to nawet nie o to chodzi, bo tutaj na Pradze Południe, na Grochowskiej, głosiła taka siostra, która była też pochodzenia cygańskiego i była nawet pionierką Świadków Jehowy i głosiła. Ale co oni mówili? I teraz wiecie Państwo, tak ze strachu, to i tak Bóg nie będzie respektował, nie będzie ludzi ratował, dając im życia, bo strachy na lachy, proszę Państwa, a ze strachu nie ma, proszę Państwa, niewolnika. Ze strachu nie będzie człowiek posłuszny, bo albo głodny, to trzeba dać mu żryć, albo boi się. No, niestety. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro, Concita Barbie Baby Langstrom Extra, propagujemy Pismo Święte. No, ładna polszczyzna, ładną polszczyzną, bo przecież jak mamy różne przekłady Pisma Świętego, to w jednym języku można mieć przekładów kilka. Można mieć przekładów kilkanaście. Mamy w języku starym polskim księdza Jakuba Wójka, Biblię Gdańską i inne przekłady. No i my mówimy i tak wzorowo, pięknie tutaj po polsku, bo byśmy się nie reklamowali nawet. My zachwycamy się sami językiem polskim, pięknym akcentem, piękną wymową języka polskiego, bo jest wspaniały, naprawdę. Ale ludzie, którzy tego nie umieją docenić, to czy w Radiu Z, czy w Radiu Kolor i innych na FM, częstotliwości, stacjach, mówi się źle. Matematyka, polityka, propedeutyka. No i jeszcze kręcąc mordą, jak to o krowie się mówi, że krowa jadła trawę kręcąc mordą. I tak samo tutaj, gdy im się te usta, proszę Państwa, przekrzywiają, a kark mają twardy, serca nie ma, mareczek, to jak wypoznał prawdę? Czytał, 12 lat czytał i nic nie wyczytał mareczek, bo to było niemożliwe. No, a teraz mamy film, no, Małga Kubiak nakręciła film, 12 godzin ma, 12 godzin, no, zapraszamy do Kinoteki, Pałacu Kultury Stalina i Lenina już za miesiąc, film 12 godzin,
No nie jest to Słowo Boże, ale może nauczyć cierpliwości kogokolwiek.